Cześć wszystkim, jeszcze kurz po wyborcie dobrze nie opłata, już trzeba zabierać się do pracy. No, niestety dożownicy nie mają lekko, trzeba sobie jakoś radzić. W tym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czym się różni świat roślinny i zwierzęcy, dlaczego bezwartościowa oliwa z oliwek nie ma szans z masłem, słoniną, smalcem oraz śmietanką. Chciałbym podzielić ten film na dwie części. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła takich um, ogólnych informacji na temat różnic pomiędzy światem roślinnym i zwierzęcym i dlaczego ten świat zwierzęcy jest lepszy. Druga część będzie dotyczyła różnic pomiędzy kwasem oleinowym a kwasem palmitynowym w kontekście pozyskiwania energii. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym pocieszyć mojego młodego podopiecznego bardzo zdalnego który posiada wykształcenie techniczne, a połączenie wykształcenia technicznego wraz z dojo gwarantuje mądrość. W związku z tym, Carlosie, czy ludzie są tempi? Odpowiem ci w ten sposób. Jeżeli 40 lat PRL-u, czyli komunizmu i 30 lat socjalizmu, czyli III Rzeczypospolitej Polskiej, nie nauczyły Polaków rozumu, w związku z tym może być ciężko, ale zawsze warto próbować. Wiesz dlaczego? Gdyż w roku 2019 frekwencja wynosiła około 62%, konfederacja zdobyła około 7%, tak i było uprawnionych do głosowania 30 milionów osób. W roku 2023 mamy frekwencję na poziomie 71, 72%. To jeszcze się okaże. Uprawnionych mamy 20 milionów do głosowania, jeżeli konfederacja nawet zyska te 7%, tak? No to będzie sukces, nie? zdobyliśmy kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy nowych dojowników, można powiedzieć, nie? konfederatów i na tym wygląda ta ciężka praca u podstaw i musisz sobie z tego zdawać sprawę. Ja przekazuję wiedzę na temat żywienia optymalnego przez dekadę z różnymi skutkami, ale chciałbym Ci przekazać, żebyś się nie zniechęcał, tak? W związku z tym chcę Ci pokazać, jak to wygląda w dietetyce, w kontekście, e, aż żal patrzeć, jacy ludzie są e, tempi, lub można powiedzieć głupi, tak? W kontekście dietetyki i różnic pomiędzy światem roślinnym, pomiędzy światem e, zwierzęcym i co należy e, wybierać. Ale zanim do tego nie przejdę, chciałbym jeszcze e, krótkie ogłoszenie parafialne wygłosić, jeżeli są chętni, a widzę, że jest ich. 14, odjąć ze 3 osoby, bo będzie im zimno. Chętnych, aby... i chętne, które chciałyby się spotkać 11 listopada w Warszawie na Marszu Niepodległości. Serdecznie zapraszam, nie gryzę. W związku z tym, przechodząc już do meritum, czyli do głównego tematu filmu w kontekście właśnie tej bezwartościowej, oliwy z oliwek, Rywalizującej z masłem, śmietaną, słoniną oraz smalcem, możemy usłyszeć od braci, tak, takich braci, kocur, którzy posiadają, można byłoby domniemywać wykształcenie techniczne. Jednak, czy można tak Popełniać tego typu błędy w kontekście nauki. Ja zdaję sobie sprawę, że grabie zawsze grabią do siebie. Należy no, żeby być ślepym na naukę, no to chyba trzeba należeć do któregoś z tych czterech typów ludzi. Ja osobiście uważam, że nie kwalifikuję się do żadnego z tego typu. Ponieważ wymykam się systemowi. I teraz, żeby wam pokazać, w jaki sposób się wymykam, posłużę się prostą logiką, a później przedstawię Wam badania naukowe, to co będziecie mogli znaleźć w różnego rodzaju książkach. Chodzi na przykład o temperatury topnienia. Nie? Dlaczego takie, a nie inne kwasy tłuszczowe? kumuluje ludzki organizm, na przykład w słoninie. Nie? Temperatura topnienia słoniny, sadła lub smalcu wynosi mniej więcej od 38 do 42 stopni Celsjusza. Masło, masło klarowane to jest od 28 do 33 stopni. Tak? I taka gęsta, płynna ciecz w kontekście mieszaniny kwasów tłuszczowych, tak, słonina, sadło, to jest temperatura 27-30 stopni Celsjusza. Do czego zmierzam? Organizm upakowuje, tak, w tkance tłuszczowej, w błonach komórkowych, w mięśniach takie a nie inne rodzaje kwasów tłuszczowych ze względu na sztywność, przepuszczalność, elastyczność błon komórkowych i nie tylko. W jednym z ostatnich swoich filmów właśnie wspominałem w kontekście tego jakie kwasy tłuszczowe są odkładane w tkance tłuszczowej i wytłumaczyłem dlaczego, tak? No jeżeli temperatura spadnie poniżej zera, to wiecie co się dzieje ze smalcem no kupcie sobie słoninę w wakacje, wsadźcie ją do lodówki to zobaczycie jak się będzie zachowywała to takie podstawowe, logiczne podejście do świata, który nas otacza i nauki, tak? bo na podstawie tego możemy wyciągnąć prawidłowe wnioski a różnego rodzaju yy, Informacje z badań naukowych, które informują nas o tych różnicach pomiędzy tłuszczem zwierzęcym a olejem roślinnym, usytuowaniem kwasów tłuszczowych pozycji SN2 w trójglicerydach, powoduje, że kwasy tłuszczowe. Nasycone, nie tylko nienasycone, jedno nienasycone oraz no wiero nienasycone. W świecie zwierzęcym wykazują inne właściwości niż w świecie roślinnym, i możemy sobie to tutaj naocznie przeczytać. Tak? Z czym jest to związane i z czego to wynika? Tak? W takim smalcu 60-70% kwasu palmitynowego estryfikowane jest z pozycji SN2, co wpływa bezpośrednio na rozwój. Prawidłowej flory bakteryjnej jelita niemowlaka, ale nie tylko niemowlaka, gdyż również osób dorosłych. I tu tutaj takie, można powiedzieć, wskazanie dla bardziej kumatych osób, jakie choroby można leczyć za pomocą nasyconych kwasów tłuszczowych, gdyż w głównej mierze kwas palmitynowy w pozycji SN2 trawiony jest, wielicie, gruby. Przechodzimy dalej, tak żeby nie być gołosłownym. Co można powiedzieć naukowcy czy specjaliści od przetwórstwa technologicznego wykorzystują do produkcji mleka zastępczego dla niepowlaków? No, możemy zobaczyć, nie? Olej słonecznikowy, olej sojowy, olej stunczyka i produkt acydolizy, tak? czyli z smalcu, lart. Ale jak napisali, nie? Jak napisali Smalec. Widzicie, nie? Jakie to jest programowanie ludzi ich podświadomości, aby zaprogramować ich na błędną wiedzę. I widzimy, że nawet zarówno olej stunczyka, jak i Smalec po estryfikacji zawiera kwasy tłuszczowe EPA oraz DHA, czyli te sławetne niezbędne nam, one nie są niezbędne, jak widać, można je wyprodukować. Kwasy tłuszczowe. Omega 3 i widzimy jak to wygląda. Tak, SN. SN. Już mówię, tak? O, jest tutaj. SN. Ten to główny rozkład SN2 głównych kwasów tłuszczowych oraz procentowy udział danego kwasu w pozycji SN2. Tak, czyli 70% kwasu palmitynowego znajduje się w pozycji SN2. Kwas oleinowy znajduje się w 25%. I analogicznie w przypadku kwasów tłuszczowych. Omega 3 Epa oraz DHA. Przechodzimy dalej. Jak to wygląda w przypadku oliwy z oliwek oraz oleju słonecznikowego? Widzimy, że świat roślinny w głównej mierze e, upakowuje kwas oleinowy w pozycji S. N2, tak? <noise> I teraz wyobraźcie sobie, jakbyście mieli tyle kwasu olejnowego w tkance tłuszczowej, nie pływalibyście nie? jak ponton taki, lub koło takie, które się nadmucha, tak, ratunkowe. <noise> no i troszeczkę zeszło z niego powietrze. No tak to wygląda, nie? To nawet na logikę, jak sobie weźmiecie, gdyż natura jest logiczna, nauka jest logiczna, tak to funkcjonuje. I wygląda w świecie, który nas otacza A teraz, aby pokazać Wam różnicę tak, Pomiędzy słoniną Z tabel Instytutu Żywności i Żywienia Również oliwa z tych samych tabel Słonina z tabel pochodzących ze Stanów Zjednoczonych I smalec, tabel Instytutu Żywności i Żywienia Więc przejdźmy, sprawdźmy Ile co i czego zawiera tak? Widzimy, że słonina zawiera co? no minerały oliwa słabo co słonina w Stanach Zjednoczonych podobnie wykazuje się całkiem sporą ilością można powiedzieć na 100 gramów nie słoniny witaminy tak rozpuszczalne w tłuszczach witamina D zależnie od tego jak karmione są zwierzęta oraz tego czy wychodzą na świeże powietrze i korzystają ze słońca. I tu zdradzę Wam sekret, że ludzie również kumulują witaminy D w tkance tłuszczowej. Nie? Tutaj mamy witaminy z grupy B, oliwa nie zawiera ich praktycznie wcale, bo nie zawiera, tak? Same zera, nie licząc witaminy E. Co jest związane z udziałem czego? No sprawdźmy czego. Wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, tak? Widzicie? Nie? Im więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, jak również jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, tym więcej antyoksydantów w postaci witaminy E. No tak to zostało skonstruowane przez naturę lub jak to woli stwórcę. Teraz, jeżeli przyjrzymy się tym kwasom yy, nasyconym, na przykład kwasowi palmitynowemu, tak, w słoninie, w oliwie. Smalcu, jak również kwasowi olejnowemu, tak? słonina, oliwa, słonina ze Stanów Zjednoczonych oraz smalec. I to o czym Wam właśnie wspomniałem w kontekście temperatury topnienia, w kontekście przepuszczalności, sztywności, elastyczności błon komórkowych, jak również i Kwasy tłuszczowe, które znajdują się w mięśniach, jak również kwasy tłuszczowe, które znajdują się w słoninie, determinują rodzaj i rozkład owych kwasów tłuszczowych zależnie od potrzeb organizmu, pewnie też zależnie od tego, w jakich. W szerokości geograficznej mieszkamy, nie? <tum> tam, gdzie jest zimnie, to nie wiem, czy ktoś robił takie badanie, ja w sumie nawet na to nie wpadłem i nie sprawdziłem tego, czy osoby żyjące, załóżmy, w cieplejszym klimacie mają inny rozkład kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej, a na przykład Polacy żyjący, tak, w strefie umiarkowanej mają całkiem odmienny, nie? Profil kwasów tłuszczowych. A ci, którzy mieszkają jeszcze tam na północy, gdzie jest zimno, lub na wschodzie, gdzie jest zimno, minus 20-30 stopni yy, to wygląda całkiem inaczej, więc pewnie tak jest. Nie wiem, może sprawdzę i podrzucę Wam tutaj w linku później te informacje z ciekawości. Nie wiem, czy w ogóle są takie dane, i musiałbym pewnie spędzić bardzo wiele godzin nad ekranem laptopa, żeby coś sensownego wywnioskować i Wam przekazać. Ale jeżeli ktoś wie może to może w komentarzu niech napisze czy to tak wygląda jak ja tutaj staram się wam to wytłumaczyć. W związku z tym to wszystko co chciałem wam przekazać w tym filmie na temat różnicy pomiędzy światem roślinnym a zwierzęcym i który świat jest lepszy i dlaczego ten świat zwierzęcy. Czekajcie na drugą część filmu na temat różnic pomiędzy kwasem palmitynowym a kwasem Olejny Tym razem w kontekście pozyskiwania energii. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu. Hej.